Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się już trzeci raz w grze Mortal Shell. Nie wybaczę taką przerwę, ale tak trochę zapomniałem tytułu, na szczęście sobie go przypomniałem. I cóż, w dzisiejszym odcinku, jak widać, jesteśmy ponownie po samouczku. Mówię ponownie, gdyż jest to inny save slot, bo tak stwierdziłem, że nie ma przebacz, muszę to zrobić. Po prostu muszę pokazać Adrenowi, kto tu żyje. Znaczy, kto tu rządzi, kto tu żyje. No i proszę. Defeat Hadern in the tutorial. Tak więc mamy Haderna pokonanego. I tak, w tym momencie... Można powiedzieć wprost. Rozgrywkę trzeba zacząć od początku. To oznacza wszystko od początku, no niestety. Łącznie z podnoszeniem tego trupka. Ale wiecie co, ja mam taki pomysł. Może... Albo nie, dobra, to jest głupie. Chciałem pójść tam dalej. Bez trupka, ale no. Prawda jest taka, że po prostu... Wiem, że jest achievement za przechodzenie gry bez trupa. Bez używania trupa tak właściwie. Ale... No, powiedzmy sobie szczerze, nie jestem jeszcze tyle dobry, żeby z tego korzystać. Więc zamiast tego powiedzmy... Skupmy się na razie na... Tak, po prostu na tym. Nie wiem, czemu się zrobił screen, ale dobra, mniejsza o to. Skupmy się na tym, żeby właśnie sobie radzić jakkolwiek. Przechodzić, grać i... I w ogóle nic tam. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Achievementy typu przejść grę bez używania trupów, to... Osiągnę kiedy indziej, póki co, no, jak mówiłem. Skupmy się na całkowitej rozgrywce, przeżyciu i w ogóle. No, jak zapewne można się spodziewać, teraz jestem trochę lepiej przygotowany niż ostatnio. Po prostu przez to, że no jeśli Haderna pokonałem, to ci bandyci raczej nie będą aż takim wyzwaniem. Plus no kwestia tego, że tu podchodzę, walczę, gram. O. Kto tam idzie? Ej, tego czegoś nie kojarzę. Czemu nie kojarzyłem w sobie. Ale mniejsza z tym. Więc tak jestem trochę lepiej przygotowany przez to niby. Teorii, bo w praktyce pewnie będzie jak zwykle. A drugorzędna kwestia jest taka, że... muszę jeszcze usunąć te rzeczy po prostu z paska. Że dobra, grzyby mogę zostawić. No w sumie zapomniałem jeszcze najważniejszej rzeczy. To jest nagroda za pokonanie tego, jak mu tam. No, Haderna. Ja nie wiem, czy później tego użyję, bo w sumie ja tak tego się trzymam kurczowo. No, ale prawda jest taka, że wcześniej czy później po prostu będziemy musieli wylewelapować jakąś postać i tak dalej. No dobra. Więc póki co może z tym nie przejmujmy, tylko... Grajmy ile wlezie. Skrzynki oczywiście zamknięte, bo jakby inaczej. I cześć przeciwnik, pa przeciwnik. A przy okazji tak, zapomniałem wspomnieć, udało mi się załączyć wyświetlanie obrażeń, czy w sumie udało się załączyć. Po prostu tym razem załączyłem. I zaraz tutaj padnę. Prawdopodobnie. I tak, zdecydowanie fajne. I w ogóle, ale zapomniałem o tym, że... Czy obecna postać to Karos chyba był? Ma dużo mniejszy pasek staminy niż podstawowy... Nasz... Nie wiem jak to nazwać, trupek? Nie, my nie jesteśmy trupem, jesteśmy... Znajdą w sumie. Jak inaczej nie da się nas określić, bo tak w sumie coś nie nazwałem. Znajda. Tak. Czymkolwiek jesteśmy tu po prostu... Tak. Nasza podstawowa forma, tak będzie najłatwiej mówiąc. Chciałem powiedzieć, no ma dużo większy pasek, więc tak przy wykonujących większych możliwości nagle to. I dobrze. Jako, że nie chcę tu umierać ani nic, to... Zażremy grzyba. I miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Z jednej strony oczywiście dalej licząc na to, że sobie poradzimy całkowicie. To jest co mam na myśli, że... Wygramy, może znajdziemy jakieś nowe rzeczy w końcu. Coś. I nie zdążyłem uniknąć, jest super. Po prostu super. Co ciekawe, nie jesteśmy samouczka w ogóle. Chociaż reszta samouczków była normalnie. Dobra. Dobra, mniejsza. Straciliśmy tak już życie. To jest niby smutne, z drugiej strony na plus, bo w sumie... Wiecie co, nie, dajcie chwilę. Muszę przywrócić stary porządek rzeczy. Tak, od razu lepiej.
Bimbra nie chciałem. Dobra. Po prostu z jednej strony niby źle, ale z drugiej mam pełen pasek życia i będę nie muszę przyjmować tym, żeby żreć grzyby dla odzyskiwania HP. No tak. W sumie idealnie pokazuje, jak mój trening mnie wzmocnił w kwestii grania. I znowu gotowana żaba. Nie wiem, po co mi te żaby, ale dobra. Też w sumie wcześniej czy później będę musiał sprawdzić, jak one działają. Taka prawda, jeśli nie będę żarł przedmiotów, to nigdy się nie dowiem, jak działają. A no, z wyjątkiem tych trujących grzybów, które to... Po prostu mam napisane, że są trujące. Są często mylone z... jakimś czymś innym. Chociaż dobra. Nie ukrywajmy. Niby są trujące, ale... Wiedziałem, że jest szansa na to, że mogą mieć jeszcze jakiś inny efekt. Drugi przy sobie. I dobra. Skoro i tak jestem lamą i tak dalej... A, zgnił jedzeniem, tak... To może warto byłoby spróbować, chociaż... Udowodnić, że coś potrafię, nie umierając. Więc tak. Grał bardzo ostrożnie, spowinni zginąć. Co my tu mamy? Przebłysk mądrości. Kolejny przebłysk, którego pewnie nie użyję. Ale mniejsza z tym. I tak, tu jest ta wieża cała nasza. Tutaj mamy grzybki, chyba te trujące nawet. No ale mniejsza z tym, jaki rodzaj. Ważne, że mamy grzybki, które będę musiał wcześniej później też zjeść. Jestem pewien, że to max znajomość ma jakieś zastosowanie inne też niż tylko rozdawanie tego, jak to się nazywa. Niż tylko rozdawanie zmienionych efektów typu, jak to było właśnie z... Oj, super, muszę zjeść... Znowu zjeść grzyba. Wiecie, no... Z gitarką. Tak, z gitarką właśnie przez to mieliśmy opis i możliwość zmienienia muzyki. Takie po prostu wielkie... Wow. Ale poza tym nic ciekawego. I dobra, mniejsza. Mniejsza. Jesteśmy w wieży Falgrim. Zdona siostra Genesa. C. Standardowo. Mhm. Dobra, dobra, mniejsza, no. Dobra, dialogi znamy, więc nie przejmujmy się. Teraz szukaj imienia, cek. Standardowo napiłem się taru, by poznać imię. Harus, jeśli się nie mylę. Chyba Harus, tak. Może był w innej grze? Więc... Wszystko już odzyskane. Figurka Harusa. Okej. Czyli figurki tych postaci dostajemy w tym momencie, w którym je odblokowujemy. I tutaj tak, możemy pogadać z naszą siostrą, żeby coś tam było, dostać i tak dalej. Ale mniejsza z tym. Mamy jeszcze tutaj tego gościa, który niby tajemnicza i niby taki w ogóle, a jednak wydaje mi się być dosyć przyjazną postacią. Wygląda na groźnego oczywiście. Ale mniejsza z tym, najważniejsze, że dostajemy tutaj pieczęć, która okazuje się być bardzo potężną rzeczą. Dobra. Dialog już znamy. Więc tak. I... No nareszcie... Jakieś wyjaśnienie. Jak się okazuje, ostatnio nam się chyba ten sam rzek nie pokazał. Więc... Dziczona pieczęć pozwala parować wrogów, przerwając ataki. Jak się świeci czerwono, oznacza, że nie można odparować, okej. Okay. Dobra, warto wiedzieć. Aha, dobra, czyli to paski nazywają się zdecydowanie. I one są potrzebne tylko do wzmocnionej riposty. Czyli do podstawowych nie potrzebujemy tego. O, warto wiedzieć. I przy okazji jeszcze można z nim pogadać. No dobra, trudno. O, teraz tak. Pierwsze tutaj mamy jakieś ulepszenia. I mamy jakieś formy kota innego, więc no, oczywiście że z tego skorzystam, bo koty są fajne. I teraz w sumie jak już jesteśmy na etapie dosłownie, na którym ostatnio puściliśmy rozgrywkę. Bo nie ukrywając, trochę niby pozwiedzałem, ale co tam takiego znalazłem? To mnie nic. Więc tak.
Po prostu może pozwiedzajmy miejsca różne, w których nas jeszcze nie było. Wow, jakiś dzwon. Wygląda mocarnie, ale jakie jest jego zastosowanie, to nie wiem. Chociaż chyba ten dzwon jest przykuty do tamtego gościa, tak mi się trochę wydaje. Patrząc na to, że to są te łańcuchy i inne rzeczy i w ogóle i... Okej, jakaś postać. No i kotek. No jak mógłbym zrezygnować z opcji pogłaskania kota? No, że jak są psy albo koty w grach, no to trzeba je głaskać. 10 na 10, polecam każdemu, można głaskać koty. Dobra, teraz mniejsza z tym, zobaczymy, co to w ogóle za postać. Gentlemen, certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then, I'll warp some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Surely there's something you'll fancy amongst my collection. Czyli mam tutaj handlarza, który oferuje pieczone szczury, bimber gorszej jakości, wielki bełt. Oh. Mhm. O. Nie wiem, do czego to będzie służyć, ale okej. Potem był tam jakieś święte pismo euforii, nawet nie wiem, co to jest. Jakieś dzwony. Drogie co? Ja nie wiem, jak działa. Potem zwykła lutnia, którą w sumie już mamy. Pas hartujący, lepsza jajka broni. Okej. Figurka Harrosa. O, czyli te figurki nie są nieskończone. A warto wiedzieć. Przynajmniej nie będę ich marnował w głupi sposób. Narzędzia. Chyba widziałem je tam wtedy na opisie. Jednym z, na tym stole, jak tam sprawdzałem sobie pomiędzy odcinkami, jeszcze na starym zapisie. Służą do naprawienia balistozuki, która podejrzewam, że też może z tych bełtów korzystać i gotowane żaby. Okej, dobra. Fajny kostek. Na szczęście nie jest przeciwni. Wiem, dobra. I widzimy tutaj teraz kolejną informację o grze. Upadki z niewielkich odległości nas nie zabijają, nie to co w Dark Souls 2. W którym to nieważne z jakiej odległości spadnę i tak zawsze mnie zabiją. Ale dobra, mniejsza. Tak, w tym momencie nadal nie wiem, co mam ze sobą począć. Może pójdę po prostu w jakąkolwiek stronę, poszukując szczęścia, czy cokolwiek tam jest. Jak będzie najlepiej. Bo oczywiście parę tam informacji i wiedzy mam już... Zapamiętanych, tu jest jakiś groźny potwór. Jest tu milion przejść w różne strony świata, których nie wiem jak wykorzystać. Kogoś się już odrodzili? Co, oni się co jakiś czas odradzają? Czy po prostu po każdej rozmowie z tą siostrą Genesą czekaj tam? Że ona jest czymś po prostu na zasadzie ogniska, że jak się z nim pogada, to po prostu się resetuje wszystko. Jeśli tak, to... Co wiedzieć, bo w ten sposób wiem, jak odnowić sobie życie i wszystkie inne rzeczy, żeby nie marnować moich ulubionych grzybków, halucynków. Dobra. Ale mniejsze z tym, po prostu skupmy się teraz na przechodzeniu. I tak. Pokonujemy wrogów oczywiście dla ich tego całego taru. Co w sumie nie rozumiem do końca, co ma oznaczać. Tar bezpośrednio oznacza smołę, chociaż tutaj też jest to użyć jako określenie na jakiś nektar czy coś, więc zgaduję, że jako, że właśnie w angielskim nektar też używa słowa tar. Taka była gra słów użyta w zasadzie, wiecie, tar, bo jednak smoła, czy nie do końca, ale też zrobienie nektar, bo jednak to jest pochodna nektaru czy coś tu. Nie ukrywam, wiele rzeczy tutaj sugeruje, że tak może być, ale mniejsze. Dobra, więc jak mówimy, jest dużo stron świata, dużo miejsc do zwiedzania. I ze wszystkich tych miejsc, będąc szczerym, jest może jedno, które bym bardzo chciał odwiedzić. I w sumie powinniście je kojarzyć, bo jest to... to miejsce, w którym było pokazane, że... jakiś rycerz niósł maczugę, tą, wiecie, tą, którą miałem okazję w pierwszym odcinku sobie przejrzeć. A, i właśnie jeszcze tak na szybko dodam, jeśli ktoś będzie to z perspektywy czasu oglądał, czy coś. Oglądał ten odcinek, nie widząc poprzednich. Ja wiem, że gra się ogląda słabo. I
Oj, dużo wrogów. Nie, nie, tam nie idę. I no wiem, że powinienem przestać to nagrywać z perspektywy porządnego youtubera i w ogóle takie tam inne gadania, głupot czy coś, ale... Prawda jest taka, że gra mi się bardzo podoba. Ja akurat uwielbiam uslejkowate rzeczy. I oczywiście straciłem już dwie okazje. Stack, w którym się to robiło. Być ostrożny, żeby nie zginąć. Była mniejsza. Dobra, więc... Dobra. Język jest jeden, naprawdę to pozwala... jak to się nazywa? Okej, naprawdę pozwala to, jak to się nazywa... odnowić wszystko. I nie wiem, co to było, ale tak... Mniejsza. Więc tak, rozmowa z siostrą naprawdę to robi. A druga sprawa... Już pogubiłem, co chciałem mówić. Mniejsza, dobra. Ostatnio zjedliśmy tam, nie skończysz to za dobrze, to dzisiaj może... Warto byłoby zobaczyć to miejsce. Też obstawiam, że i tak będzie katastrofalne w skutkach. Ale tak, można spróbować. Jeszcze nie zginęłem. Co prawda bym zginął, ale... Cie. W sumie teraz mnie zaczyna zastanawiać tylko jedna jeszcze kwestia, ogólnie mówiąc. Która gra wyszła szybciej? Mortal Shell w oryginalnym wydaniu, czy Sekiro? Przedstawiam, że Mortal Shell był później niż Sekiro. Myślę, że to przynajmniej tak wydaje. No nie, nie. Żyli grzypa. Żyli grzypa. Nie ma co ryzykować. No, nie! Nie wierzę. Chciałem bez umierania, oczywiście wyszło jak wyszło. Niestety. Za mało energii. Jak zwykle. No cóż. Ale to ogólnie mówiąc się musi pozwiedzać też inne zakamarki, bo tamte, jak byliśmy za pierwszym razem, są trochę nudne. It reveals the way of all flesh. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But you're... perhaps it has an obligation. You're not ready. Nie chcę pić boskiego nektaru. Czy co tam pisał? Taru, nieważne. Idziemy tam z powrotem, jak chcę odzyskać swoje rzeczy i zwiedzać. I tak, ponownie... Jeśli będę miał dzisiaj dobry dzień, postaram się odcinek zrobić taki długi jak pierwszy. Jako, że to jest raz na tydzień, no i w sumie nikt nie zmusza do oglądania i w ogóle to... Ja się dobrze czuję po prostu z tym, że kiedy mam taki luźny format bez wycinania, bez niczego, biegam, a powiem szczerze, podobną ilość czasu wykorzystuję na taki odcinek, co na odcinki typu wycinane, czy coś, więc... Ta. Dla mnie zdecydowanie taki format jest dużo lepszy. A teraz ostrożnie. Muszę walczyć z głową, a nie tylko ślepo. Po prostu wykorzystywać skamienienie i tyle. Mam dużo mniej energii, niż miał w postaci czystego ciała. Więc to nie jest tak łatwo, jak przeciwko Hadernowi wprowadzać miliony ciosów. Tutaj jesteśmy bardziej ograniczeni. I tak, jeśli spokojniej do tego podchodzę... Widać, że mam szansę tutaj wygrać. Tylko naprawdę muszę być spokojny i rozgrywać to z głową, a nie na pałę po prostu, mówiąc pospolicie, atakować. Tak, zupełnie jak z Dark Soulsami, jeśli się chce spamować R1, to sukcesu się nie odniesie, ale jeśli się spokojnie podejdzie do rozgrywki, to razu widać rezultaty. Okej, okay. Czyli nie strzelam kamykami swoją drogą, to mi się wydaje. Ale mniejsza, póki co. Po prostu skupmy się na walce, a nie na tym, czym oni rzucają. Chociaż tak, jestem pewien, że to są kamyczki. Dobra. Życia już nie potrzebuję aż tak bardzo. Więc tak,
Jeszcze nie będziemy używać riposty wzmocnionej. I teraz skok. Skamienienie. Dobra. Przypadkowo użyłem tej riposty, powiem szczerze. Ale udało się. Zastygł ter. Dobra, coś nowego. Ale zanim to, to jeszcze muszę tutaj tylko pokonać gościa albo go zrzucić. Dobra, czyli zrzuciłem. A tutaj mamy bimber gruszy jakoś, no. Nie będę ukrywał, liczyłem coś lepszego, ale zawsze cokolwiek. Dobra. Gdzieś tutaj są, są być pewnie wrogowie. I grzybki. Zero nektaru oczywiście. Nie mogą dostać przyjemnych grzybków. Nie, musiałem dostać te trujące i w ogóle. Dobra, hyc. Unik. Raz, dwa, trzy. I po sprawie. Fajna ta broń, muszę przyznać. Nie zmienia to faktu, że chciałbym inną, ale... No tą bronią, którą walczę teraz, jestem w stanie sobie powalczyć trochę. No i niestety zwabiłem wszystkich. Dwóch. Oj, to może być wyzwanie. Ale na spokojnie. Na spokojnie zwiedzajmy, szukajmy. Jakaś dziura tu jest. Nie wiem, czy powinien się z tego powodu cieszyć, czy niepokoić. Co to będzie sobie w głowie? O. Coś jest nie tak zdecydowanie, bo ma też strasznie mały zasięg pojawiania się na mapie. Dobra, mniejsza z tym. Na spokojnie. Pokonamy ich i potem będziemy tutaj zwiedzać wszelkie zakamarki, dziury i inne miejsca tego typu. Póki co, na spokojnie, prawda? Okej, okay, pokonany. Jest to jeszcze jeden. No, nie wiem, czy my jesteśmy na pełni życia. Ale tak, jesteśmy. I dobra. Jak widać, ostrożniejsze podchodzenie do rozgrywki pozwala łatwiej wygrywać. No. I tak, nie spać przyciskami, a na każdy atak klikać tylko raz. To w sumie oczywiste, ale tak. No ja niestety spamiłem trochę. I na spokojnie podchodzi do wszystkiego. Bardzo ostrożnie. Tak. I dobra, zostaliśmy tym razem pozytywne grzybki. Super. No teraz, skoro już przy tym jesteśmy, możemy zajrzeć do dziury. Jest to dziura w sumie taka... O nie. To będzie wydawało, że spokojna dziura, ale widzę, że już unikówce. Nie czynią oni trochę spokojną. To dużo przeciwników. Szczęście głównie ci podstawowi. Więc tak, aż tak źle nie jest. Oczywiście. Skamieniałem, po czym wyłączyłem skamienienie, żeby dostać dużo obrażeń od podstawowego gostka. Ale przynajmniej się trochę wywampirzyłem na nim. I kolejny pozytywny grzyb, super. Nie, czemu nie jednego mogę łyknąć, tak mamy ich zapas. Yeah. No i to. Dobra. Muszę być naprawdę spokojniejszy, bo znowu zaczynam trochę szarżować z tym wszystkim, ale tak. Nie jest źle. Więc teraz szarży ze skamienieniem, przerywając mu atak. I unik. Dobra. Na spokojnie. Damy radę. I ao, więc to tutaj prowadzi. Ciekawe. Jesteśmy na drodze, którą ostatnio chciałem wnieść. Ciekawe. Ciekawe, ale dobra. Dzisiaj nie skupiam się na tej drodze, bo ona mi przyniosła ostatnio smutek, nieszczęście i w ogóle. Więc tak, wracam tutaj. I chciałbym właśnie zwiedzać to miejsce. I tak jeszcze na szybko tylko jedno przemyślenie obecne. W sumie nie założyłem tego na początku, ale tutaj teraz tak... Broja tego obecnego naszego gościa w sumie... Delikatnie, bardzo delikatnie, nie wiem czemu... Ale jednak zacząłem przypominać trochę pancerz właśnie...
z tego, z Skyrima, z dodatku Dawnguard. Po prostu właśnie z strażników świtu, pancerz czy coś. Oczywiście nie mówię, że to jest to samo, jest wiele różnic, co tego nie ma wątpliwości, ale... Ja mnie jakoś tak delikatnie przypomina. I dobra, znowu on. I dobra. I sobie poradzimy. I zeskakujemy. Atakujemy, skamienienie. Raz, dwa. Podchodzimy kawałek. Z wyskoku. Skamienienie na wszelki wielki i pokonujemy wszystkich. Ja. Żeby to, nie, żeby nie było, że jakoś mi to wychodzi dobrze czy coś. Przedmieścia w Paladin. Okej. A tutaj... O, kolejne przejście, żebym znalazł chyba. Ciekawe przypadkowo, ale... Ale no, znalazłem i to się liczy. No dobra, więc kontynuujemy podróż, przygodę, zobaczymy co nas tutaj czeka. Aby to nie była śmierć. Niestety, zakłada się, że to jednak będzie śmierć. Jakaś śmierć! Muszę być naprawdę ostrożny, jeśli chcę z czymś takim wygrać. Będzie kiedy nawet tego czegoś nie znam. Okej, na spokojnie podchodźmy do tego. Dobra, na spokojnie. Cokolwiek to jest, możemy to pokonać spokojem. Pokój może pokonać wszystko. Dobra. Dobra, na spokojnie. Damy radę, musimy. Okej. Wniosek numer kolejny, potwór jest zatruty. Więc lepiej nie obrywać od jego pazurów, szponów, paszczy czy cokolwiek to jest. Oczywiście. Dajcie mi spokój i proszę od razu. Ale jeśli będziemy naprawdę spokojni, może nam się uda. Jeśli też będziemy polegać na szybkości, podobnie jak potwór, a nie na silnej. Dobra, żyj szybciej grzyba, żyj grzyba szybciej. I tak, prawdopodobnie powinien bardziej korzystać ze skamienienia. Ale nie czuję aż takiej potrzeby. Dobra, skamienienie teraz mnie uratowało. Mamy to. Prawda, wyrzucił mnie z mojego ciała, ale... Mamy to. I... dwa przebłyski. Okej. Okay. Oraz... Czyżby nowy trup? Nie no, zapowiada się, że mam nowego trupa. Dobra. Teraz to tak serio biorę to. Z własnej decyzji. Nieprzypadkowo tak jak ostatnio. No i mamy nowego trupa.
Cokolwiek czy cokolwiek to jest, chociaż tutaj widać, że to jest bardziej trup niż w innych przypadkach. I... Trochę błysku uczucia. Uho! Mamy trochę mniej życia, ale pasek nareszcie komfortowy, no. Uho! No nieźle, nieźle. Jakiś skrytobójca. O, ale za to... Patrzę, no ma tylko te dwa paski tego... Tego czegoś do... Do naszego tego, no do... Do kontrowania. O. Okej, dobra. Dwa paski do kontrowania, ale... Jezu, jaki długi pasek życia. Znaczy, ten życia, energii. Oj, co? Dopiero będzie fajna zabawa. Nareszcie mogę teraz... Bezproblemowo po prostu machać tym mieczyskiem ile chcę. I okej, przebysk daremności kolejny. Dobra. Okej, zdecydowanie mam mniej życia. Ale dobra. Mimo tego, że mam mniej życia, to zwiększony pasek wytrzymałości zdecydowanie. Mimo tego, że się powtarzam, powiem to jeszcze raz, ułatwi mi działanie w dowolnym zamyśle. No hej. No dalej, atakuj. Dobra. O, jakie piękne. Szkoda tylko, że mamy dwa te paski tego całego. Mniejsza z tym, jak to się nazywało. Powiedzmy. Naładowania pieczęci. Okej. Okej, dobra. Coś tam się udało. Ale te. Nie ukrywam w tym momencie, co mam teraz taki trochę też dylemat, delikatnie mówiąc. Tak naprawdę nie wiem, czy powinienem iść dalej, czy powinienem się zawrócić po prostu, jako że mamy nowe ciało. Właśnie to nowe ciało. Właśnie w ogóle jakie są jego możliwości. Ale dobra. Dobra. Ale mniejsza z tym. Ważne, że możemy walczyć, pokonywać i tak dalej. Za chwilę prawdopodobnie tak się zawrócimy. A póki co cieszmy się nowo nabytymi możliwościami ofensywnymi. Ja, ale wow, jakie to fajne. A, kolejny i widzę tą żabę. Nie ma mowy, żaba, nie oszukasz mnie. Okej. Zdecydowanie mam mało życia, więc zerzę jeszcze grzyba na wszelki wielki. Cześć, żaba. O, zatruła nas żaba, niestety. Ale tak, przebłysk mądrości i... jakieś trupy. Nie wiem, czy chcę tam iść, ale dobra. W najgorszym wypadku będę się wkurzał, że straciliśmy wszystko. Po raz kolejny. Dobra. Nie, ale ile nowości. No, czy takiej dawki jego to bym się nie spodziewał. Ale dobra, mniejsza o co i katakumby. Nie lubię tych klimatów. Aha. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? Dobra. Mniejsza z tym, i tak wykupmy imię. A resztą zwijemy się później. I jest to... Co to za postacią? Tiel. Akolita.
Those who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor-thin line between existence and non-existence. And nothing in between. Wow. Okej, dobra. To zobaczmy jeszcze w ogóle, jakie są umiejętności. Podczas wzmocnienia riposty TL czasem wypuszcza trującą chmurę. Fajne, fajne. Nagromadzenie dominacji. Po zabiciu wroga TL zdobywa ulepszenie, które truje wrogów po uderzeniu, traci ulepszenie po trzymaniu ciosu. Wow, fajne! Ale nie jest aż tak bardzo. Okej, okay. Nagromadzenie zdecydowania. Sprint nie używa wytrzymałości TL-a. TL byłoby lepiej, mniej odmienić, ale TL-a, okej. Okay. Super! Zadawia dodatkowe obrażenia przy niskiej wytrzymałości. Nie najlepsze, ale może być. TL dostaje 20 szans na utracenie wytrzymałości zamiast zdrowia przy utrzymaniu obrażeń. Przyjemne. Drużenie trutego przeciwnika zwiększa szanse na uruchomienie innych umiejętności pasywnych. Okej. Okay. Utrzymanie obrażeń od trucizny uzdrawia w części obrażeń, które mogłyby zostać zadane. To jest super. Tutaj... to jest takie dosyć typowe. Dobra. Póki co się tu nie przejmujmy ani nic. Powadło? Czy to za miejsce? A, widzę, że to jest to samo, co tam wcześniej. Można tutaj ulepszać to wszystko. Co też można było ulepszać tam na początku. Grzyby i... Chyba znaleźliśmy... miecza. Tylko... Niestety nie mogę go wziąć, ja muszę użyć tutaj czegoś takiego. Ale dobra, dla mnie to zawsze okazja na coś nowego. Więc... ja... zwiedzając w osobowym kierunku, nie wiedząc co, gdzie i jak, to po prostu... No nie mówcie, że tutaj zginę. No, super. Po prostu super, no... Bardzo zabawne gro, wiesz? Co mnie zabili? Czyli co, muszę w jakiejś kolejności tutaj przyłazić, czy jak? Ale to no... no, dobra, jednak... Dobra. Czyli to o to tu chodzi. Mam pokonywać... Haderna po raz kolejny i kolejny. By w końcu odblokować każdą możliwą broń? Serio? Okej. Okay. Nie będę próbował ripostować, to nie ma sensu. Dużo lepiej skupić się na unikaniu ciosów Haderna. Niż na ripostowaniu go. Chyba, że mi się uda jakoś dobrze to wyczuć, ale dobra. Okej, okay, czyli przy broni odblokowujemy dosłownie, pokonując Haderna z nimi. Dobra. Powiem szczerze, tutaj nie wydaje się to być jakoś szczególnie trudne. Ale w takim wypadku, powiem szczerze, nie wiem, czy wszystkie broni takie będą łatwe do zdobycia. Okej, okay, na spokojnie, nie ma co się śpieszyć, pokonamy tak Haderna. Czuję po prostu tą... moc. Teraz kiedy ogarniam, co tu się dzieje i jak ten miecz działa. I powiem szczerze, wydaje mi się, że mam nawet najlepszą powłokę do walki z czymś takim. Wytrzymałość bez końca. Nie muszę się przejmować po prostu niczym, mogę unikać wszystkiego, co prawda jak już mnie trafi Hadern dziad jeden, to częściej pożałuję tego i to mocno, bo gaduję, że tak, może nie jeden, ale dwa ciosy tego i po mnie. Co jest i tak lepsze niż jeden cios, który by był w przypadku mojej podstawowej formy. Ale dobra. Zjedz grzyba, nawet jeśli to jest niehonorowe. Żeby się leczyć podczas PvP, no to... też ich grzyba. O, to jednak nie PvP. I dobra. No chodź tutaj. Chodź, Hadern!
No chodź, taś, taś. Pokaż, co potrafisz. Okej, okay, na spokojnie. Jeszcze jednego, bo wolę być w pełni żyw, albo prawie w pełni żyw. Okej, okay, nie wiem, co się stało. Ale to było niebezpieczne. O, kontra na hadernie. No, ze wszystkich rzeczy tego się spodziewałem najmniej. Chociaż... my to. Pokonaliśmy go po raz kolejny. Jezu. O, i znowu ta ryba. O, szczerze... O, a i nas pewnie zeżre. Oczywiście, nadal nie wiem, co to za ryba, nas uwielbia po prostu zabijać i zjadać. Ale wow. Kto... wow. Byłem nieostrożny, zmarnowałem trochę grzybów i w ogóle, ale... dało nam się. Ostrze męczennika. Miecz typowo dwuręczny. Pomyślę, że nie wiem, czy to jest broń dla mnie dobra. Nic, ja musimy tutaj zostawić swojego miecza. Aha, szkoda. Ale wiecie co? A chcę zobaczyć, więc... więc to są po prostu... ile do broni, które możemy zdobyć. Jak widać, Hadern jednego z nich użył. I tak, szczerze mówiąc, powolna ta broń, ale podoba mi się to, że ma taki wielki zasięg. Dużo z wytrzymałości zużywa. I tak... mówili, żeby tutaj lepiej nie wchodzić, ale... o, oni? To są podstawowi wrogowie w tej lokacji? Nie. Dobra. Bije więcej, ale też zużywa więcej, chociaż... nie wiem, czy to jest aż taki problem z tym ciałem. Będę musiał ostrożnie trochę tego używać, skrzyny nektaru. Ale dobra. Szczerze, będzie wyzwanie, ale... biorę to ostrze. Biorę i spróbujemy coś osiągnąć. Widmowy żeton? Dobra, nie wiem, czy powinienem dalej iść. Przebłysk daremności, kolejny, dobra. Widzę coś takiego, nie chcę. Zdecydowanie nie idę. Idźmy stąd. Dobra. Cześć, siostrzyczko. Okej. Wypij to, się przekonasz. Dobra. Mam głównie po to, żeby, wiecie, się zresetować. Ale teraz gdzie to było? Mhm. 8 przebłysków. To byłoby najlepsze, ale jeśli nie mogę, to... powiedzmy, ile mamy tego taru? O, trochę mało. Dobra, powiedzmy, że zaczynamy od tego. Spróbuję zdobyć 8 przebłysków i weźmy tego szkila. Bo ta wytrzymałość po prostu mi się podoba, więc tak. I tak, ze wszystkich przebłysków mam najwięcej daremności, więc... powiem szczerze, że jestem skłonny nawet użyć tych daremności. Tak. I... ile to daje i jak to działa? Jeden przebłysk. Dobra. Jako, że mam więcej niż jeden, to już dwa sobie niech będzie. Ale jeszcze do tej zdolności brakuje nam kilku, więc póki co usunę daremność. Mamy dwa mądrości też, to mogę też mądrość spróbować. O, okej, dobra, mądrość jest skuteczniejsza. Daję dwa. Nie chciałbym zużywać wszystkich, ale... dobra, trudno. Zużyjmy wszystkie, no to wygląda. Przebłyski, które mamy, poza tym pojedynczym, czyli uczucia.
A, można tutaj używać, nawet nie zauważyłem. No dobra. I nauczymy się tego, że moje ataki będą delikatnie zatruwać. I z tego co widzę, nawet jak stracimy wszystkie przedmioty, to zostajnęliście, co jest zdecydowanie fajne. Teraz uczymy się. Nie przesadzaj, co? Dobra, mniejsza. Możemy nauczyć się jakiegoś kopniaka. To jest fajne i to też fajne, ale póki co nie. Ze wszystkich rzeczy na razie chcę się nauczyć tego. No nie to, nie ta opcja. Ej, nie, ja się nie przyzwyczaję, powiem szczerze, bo tym jak gram ostatnio na tym Switchu. Ale dobra. Nagromadzenie dominacji, uczymy się tego. We stole from those thieves. There was never enough tar to go around. It was wasted on them anyways. We knew what it was. Its full potential. Why dilute it? But we were punished all the same. In time, my ruined face peeled away. Her form faded into something like fog. Something trapped between realms. Czyli... Aha! Każda umiejętność to jest inna część opowieści. Wow. Proszę bardzo, ale... Gdzie jest moja gitarka? Nie, ja muszę mieć gitarkę tą przygotowaną. Bez gitarki nie idę. Żeby przez przypadek grzeba nie zeżyć. Ale dobra, wiecie co, po tym co tutaj zobaczyłem... Ja rezygnuję. Ja rezygnuję z tego miejsca. Plus mamy też jeszcze bossa do... pokonania. Więc tak. Chciałem sprawdzić swoich sił z tym minibossem, czy co to tam było. Ale dobra. Mamy nowe rzeczy. Jeśli czy. Fajnie. O. Teraz się nie wrócili do życia. Jak? Szkoda tylko, że żaby nadal zatruwają. O. Dobra, jest jakiś. Tam jesteś wygodny. Tylko niestety są poza moim zasięgiem, więc ja... O, dobra, słyszałem przeciwnika. Słyszałem przeciwnika. Pokaż, co potrafisz. O, dobra. Nieźle. Nieźle to działa. Dobra. Wybaczcie ten delikatny przeskok, ale... Domownicy wołali w dosyć ważnej sprawie. Musiałem po prostu pomóc, nie mogłem czekać. Ani nic z tego typu, więc... No trochę nie miałem po prostu jak być przy nagraniu, to szybko ubiłem ich po prostu poza wizją. O, no i zostałem trafiony, już miałem wzmocnienie to zatruwające. Chciałem właśnie to sprawdzić, jak to do końca działa. Dobra, jeśli nie daje się trafić, to zatruwam wrogów. Fajne. Nie, powiem szczerze, chociaż bardziej preferowałem tą maczugę, tutaj ten miecz ostateczny też jest taki potężny, niby powolny, ale tak, potężny. Dobra, nie wiem czy to się jakoś kumuluje, czy nie, ale co, mniejsza z tym teraz. Jesteśmy, no, nawet nie wiem co mam powiedzieć, ale jest, jakie to jest fajne. Dobra, więc tak. Mój plan obecnie, powiem wam szczerze, jest nikły, jeśli chodzi o jakiekolwiek większą strategię, co teraz zrobić, co jak będzie kiedy. Ale mamy jeden pomysł. Próbuję aktywować sobie zatrucie. I tym mieczem unikać, podkreślam, unikać bycia trafionym przez tego bossa, tamtego. Po to, by wygrać z nim. Właśnie. I oczywiście, jeden będę tam nie trafił. W sumie 11, to... On bije w ogóle więcej niż ten mój podstawowy miecz? Możliwe, że nie. Ale okej, dobra, zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest mocniejszy do mojego podstawowego miecza. Ale też dużo cięższy, więc... Oj, muszę być ostrożniejszy w swoim działaniu. Ale dobra, jeden taki trafiony cios. I powinienem pokonać tego gościa.
Mimo tego, że jestem na końcówce zdrowia. Żremy grzyba. Ci teraz lecimy się szybciej tymi grzybami, jaki fajny efekt. Dobra, fajnie. Czyli jednak znajomość naprawdę zmienia działanie. Czemu zmienia ulepsza. Dobra. Fajnie. I grzybów nadal mam 5, więc... Tak, liczne sytuacje nadal będą. Nie, ale wiecie co? Coś mi się wydaje, że obecnie znaleźliśmy ulubione moje połączenie. Ten miecz. Nie ukrywam, bardziej mi się podoba niż ten podstawowy, plus ta postać. I tak, zobaczmy co dalej, co teraz. Poza tym, że jest tylko inne jakieś przejście, które, miejmy nadzieję, zaprowadzi nas w jakieś fajne miejsce. Gdzie są jakieś skarby. Znowu oni. No bez przesady. Ja wiem, że te wyzwanie i tak dalej, no ale proszę. Ja nie chcę tylko walczyć z nimi wiecznie. Oni nie są fajnymi przeciwnikami. Chociaż dobra, tym ostrzem. Ze wsparciem po prostu trucizny. Łatwo jest ich pokonywać, ale... No ale tak, i tak. Nie wydaje mi się to najlepsza opcja. Chociaż dobra. Zdobywamy przebłyski od tak po prostu za nich, co jest zaskakujący. Przebłysk prawdy. Fajne. Bo nowy rodzaj przebłysku. I w sumie mamy chyba kolejne przebłyski na to, żeby kupić umiejętność sobie. Ale dobra, nie będę się tym teraz tak podniecał i przejmował. I powiem tyle. Przedmioty przebłyskowe chyba zostawię na inne postacie, tym, którym będę mniej grał czy coś, żeby też wymaksować wcześniej czy później. A teraz, kiedy wiem, jak zbierać przebłyski grając normalnie, czyli polując na wrogów i tak dalej, co? No szczerze, po prostu zbieranie przebłysków nie jest takie trudne. Jak mogło się wydawać na początku. I dobra, dobijamy. Nie, no ten miecz jest super. I żeby nie było, jestem świadom tego, że pewnie jeśli by wyglądał mnie któryś z znajomych, czy ludzi, którzy mnie bardziej znają, może bardziej niż tak całkowicie znajomych, pewnie byście pomyśleli, że nie jestem sobą, że mówię to o wielkiej, ciężkiej broni. Ja, miłośnik zręczności, krótkich mieczy i innych tego typu działań. Ale z drugiej strony, moim najulubieńszym ze wszystkich klas w D&D jest paladyn, który domyślnie też jest nastawiony na ciężki pancerz i w ogóle. Nie, yeah, może to tak nie jest aż takie zaskakujące, że mi się spodobało to, a nie coś innego. Dobra, zresztą mniejsza. Po prostu... Skupmy się póki co na... graniu w to, a nie... opowiadaniu historii z mojego życia, jak to D&D gram paladynami w ciężkiej zbroi w ogóle. Nie polegając ani trochę na finezji. Nie jest dobrze. Skupmy się tutaj. Nie, ale taka powiedzmy... Rola takiego... wojownika, trochę dla skanonalu, skórzona zbroja, wielki miecz. To jest ciekawy pomysł. Może kiedyś spróbuję. Ale dobra, ciężko by było szczerze to też zrobić z perspektywy mechanicznej. Ale próbować warto. Dobra. Mniejsza z tym, bo się rozgaduję na głupie tematy. Widzę tu jeszcze żaby, nie chcę żab. I wrogów. No i dostałem bąka z kamyka oczywiście, żeby stracić moje bonusy. A dobra, przynajmniej mam świadomość, że to nie jest ładowane, tylko nawet jak jeden otrzymam, to już jest to wystarczające. No oczywiście musiałem nie dosyć, że dostać obrażenia, to jeszcze paść. No niestety. Ale się tylko patrzącego, dobra, jakiś napis. Ci, którzy za przedmiotowymi murami szukają zapomnienia, ich kult... możliwie reaktywny. Powiadają do rodziny swojego zbawiciela, ale mówią, że on się już narodził. Wydaje mi się, jakbym to już kiedyś czytał. Nie patrzcie, jakaś wielka żaba. Nie wydaje się być agresywna. Nie jest agresywna. Gorf! Więc pogadajmy z Gorfem. Gotowana żaba, ceniłe jedzenie, przecież
A, to z nim można po prostu gadać i go karmić? Ej. Ej, dobra. Dobra, myślę, co ciekawe, ale... A tędy przyszliśmy? Nie, nie przyszliśmy tędy, dobra. Up! Cie! To było niespodziewane. Dobra. Na spokojnie, pokonajmy go, żeby dostać bonusy do zatruwania wrogów. I teraz jest dobrze. O, jeszcze przebłysk wypadnął, no... Jak pięknie. Ale niestety wstaje. Gdybym nie wstawał, to bym go oszczędził, bo ja nie jestem z tych, którzy koniecznie muszą pokonywać wszystkich i wszystko. Ale dobra, mniejsza. Kolejna to żaba, której nie możemy ruszyć. I ozdobny rzetelnik. Wrócić na dokończę robotę. Nie, ale ta postać jest piękna. Oj, dobra. Musimy teraz tylko znaleźć powrót do miejsc, które znamy lepiej. Póki co nie ukrywam, fajnie się tutaj zwiedza i w ogóle, ale... Nijak się to ma do miejsc, które znam, więc... Niedobrze mógłbym szybko gdzieś zginąć. A! I nie wiedzieć w ogóle co, jak, gdzie... Ja. No, oczywiście. Oczywiście, śmierć! Musiało się stać. Nie mogę być po prostu mistrzem czy coś, nie? Musiałem po prostu udowodnić moją lamę. Najgorzej, że pewnie nie będę wiedział teraz, gdzie były te wszystkie moje rzeczy. Bo już tam nie wrócę. Serio tutaj? Tutaj mnie odnawiasz, gro? Aha. No, nie będzie łatwo. O, i przy okazji, patrzcie, co przybłyski całe... Nie to... Ja tracimy ich po śmierci. Ciekawe. Ciekawa decyzja. Nie zaprzeczę. Ciekawe tylko dlaczego w ogóle ich nie tracimy. Bo nie ukrywam, osobiście bardziej intuicyjnym dla mnie jest to, że traci się po śmierci wszystko. No! Co ja miałem tu zrobić, powiedzcie? Ta trójka mnie atakowała naraz. Znowu to samo. No, przepadło. GG. Prawda, no trudno, straciliśmy tar. Trzecia śmierć, co pokazuje jeszcze bardziej, że jestem lambą, ale... mogę powiedzieć jedną rzecz szczerze. I tak, nie jest to dla mnie wielki problem. Nie ma tu online'a, nie ma tu jakiegoś soul memory, jak to jest w dwójce i innych rzeczy. Więc nawet takie śmierci, jakkolwiek one były głupie. I tak dalej, no... Nie ma dla mnie aż takiego wielkiego znaczenia. Więc tak. Okej. Okay. Przyszłość zapamiętać, że jeśli nawet ich atakuję, muszę być naprawdę ostrożny. I że moje uniki i tak zawsze nie zadziałają, kiedy po prostu idealnie, kiedy je rzucam. Dobra, znowu śmierć. Więc wiecie co, może lepiej będzie zakończyć w tym momencie, tak mam 50 parę minut. A więc cóż, no. Nie ma co dużo mówić. Udało się zrobić. Tak, bo i gust całkiem sporo, więc tak. I następny odcinek, kiedykolwiek on będzie, czytajcie za tydzień. Miejmy nadzieję, pokażę takie same odkrycia nowe, wielkie, wspaniałe. A póki co, no na tym zakończymy. Ja może spróbuję powrócić do Falgrim, czy jak się nazywa, do tej wieżyczki ogólnie naszej. Już tak poza nagraniem, ewentualnie na nagraniu, co zrobimy, jeśli mi się nie będzie chciało. A póki co, cóż, ja... i Ostrze Męczennika was żegnamy. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia już w następnym odcinku, który będzie, jak mówiłem, za tydzień. No więc trzymajcie się i hej, hej!